paparazzi. Kamila Ryciak, dzień dobry, witam Was w programie Paparazzi. Dzisiaj, tu w Warszawie, odbywa się niesamowita rzecz, czyli szkoła bezpiecznej jazdy dla gwiazd i celebrytów. Czy one faktycznie jeżdżą bezpiecznie? O tym za momencik z nimi porozmawiamy, a przy okazji zobaczymy, jak radzą sobie na drodze. Ponadto w dzisiejszym programie zobaczycie również, co się działo i kto pojawił się na największym modowym wydarzeniu w Polsce, czyli na Fashion Philosophy Fashion Week Poland w Łodzi. No, więc zostańcie z nami, zapraszam, Kamila Ryciak, paparazzi, uważam za odpalony. 3, 2, 1, ruszamy. To jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy mam okazję rozmawiać z kimś, kto jest niższy ode mnie i to bynajmniej nie dlatego, że jest niższy, tylko zobaczcie. Ona jest w prawidłowym obuwiu do prowadzenia samochodów. Ja... Nie, nie prowadzimy w takim obuwiu, prawda? Nie, nie przesadzajmy. Ja muszę chyba tak trochę nie wychowawczo powiedzieć, że ja prowadzę w obcasach. Ja też. W japonkach i w ogóle generalnie w każdych butach mogę prowadzić. A zdarzyło ci się prowadzić na bosaka? Tak, też mi się zdarzyło. Zdarzyło mi się. Jedyne, w czym nie jestem w stanie prowadzić, to buty snowboardowe. Paparazzi. Paparazzi. Stereotyp, że kobiety są gorszymi kierowcami, został obalony. W zeszłym tygodniu w Warszawie, w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Kuby Bielaka, odbył się Abarth Driving Challenge, z udziałem gwiazd oczywiście. Wśród nich pojawili się m.in. Kasia Pakosińska, Tomasz Karolak, Agustin Egurola, Weronika Marczuk, Anna Wędzikowska, Łukasz Zagrobelny czy Tomasz Barański. Zawody miały na celu wyłonienie najlepszego kierowcy i odpowiedzenie na pytanie, która płeć sprawdza się najlepiej za kółkiem. Weroniko, jak ci idzie? Nie chcę się chwalić, ale podobno dobrze. Na razie próbowaliśmy kilka konkurencji, próbowaliśmy rzeczy, które potem będziemy robić na czas. Przypinaliśmy fotelik dziecięcy. Cenna umiejętność, wiem akurat z autopsji. Robiliśmy tak zwaną jotkę, czyli jedziemy do tyłu. Nie zaciągamy ręcznego, tylko skręcamy koła i chodzi o to, żeby zrobić poślizg kontrolowany i pojechać dalej do przodu. I zawracaliśmy na ręcznym. Mój drogi, jak ci idą na razie próby i treningi? Na początku było słabo bardzo, ale im dłużej, tym było już coraz lepiej. Do tego stopnia, że taką zajawkę złapałem, że już nie chciałem wychodzić z tego samochodu. I jak tutaj wszyscy skończyli, to ja jeszcze tam się czmychnąłem do jednego wolnego samochodu i z instruktorem jeszcze żeśmy sobie trochę pojeździli. Ja mam to szczęście, że jeżdżę tak zwanymi cudzesami w pracy, więc nie jest mi aż tak bardzo szkoda, to się wytnie. I w związku z tym mogę sobie czasami się powygłupiać. Natomiast tutaj trzeba będzie jechać na czas, trzeba będzie jechać precyzyjnie, więc ja nie wiem, jak to wszystko pójdzie, natomiast na pewno zabawa i nauka stąd będzie owocowała gdzieś tam. Takie oswojenie się z rozmaitymi ruchami auta jest często bardzo korzystne, bo ile razy... Szczególnie zimą, tymi niekontrolowanymi, dodajmy. Właśnie, jadąc zimą po tym śniegu, to powinno być włączone jakby w kodeks zdawania egzaminu na prawo jazdy. Właśnie. Ale bardzo, bardzo fajna sprawa, widzę, że dziewczyny też są nakręcone, a ja czuję, że po prostu jak wrócę do domu, jak zainicjuję jazdę domową, no to tylko ja będę woziła, a nie tak. Będzie pani Daisy do tej pory. Tylko musisz jeszcze uprzedzić swoich wszystkich znajomych i całą swoją rodzinę, że będziesz non-stop na ręcznym tam, wiesz, w zakręty wchodziła. Na ręcznym wchodziła i koniecznie kałuże, będę sama wylewała szlauchem. Nie, na pewno. To możemy się śmiać, ale to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i myślę, że takie kursy wzmogą nasze bezpieczeństwo na drodze. Do imprezy jeszcze wrócimy, ale najpierw, moi drodzy, sprawdźmy, co się działo w świecie mody w zeszłym tygodniu. Właśnie wtedy odbył się Fashion Philosophy Fashion Week Poland w Łodzi. Zapraszamy. Paparazzi. Paparazzi. W zeszłym tygodniu w Łodzi odbył się Fashion Philosophy Fashion Week Poland. To największe wydarzenie modowe w Polsce. Odbywa się cyklicznie, za każdym razem w Łodzi. Wydarzenie podczas 5 dni trwania odwiedza średnio 5000 gości dziennie. Tam warto być. To, co zawsze podkreślam, Fashion Week w Łodzi daje możliwość otwarcia na świat. Moje zeszłoroczne podróże, to, że miałam przyjemność odwiedzić Fashion Weeki w Europie, chociażby Düsseldorf czy Wiedeń, to jest właśnie zasługa polskiego Fashion Week. Podczas którego można było zobaczyć wielu młodych i zdolnych. Fashion Week Poland to przede wszystkim pokazy uznanych projektantów, jak również mody offowej i debiutantów. Ponadto prezentacje firm, marek odzieżowych, a także szkolenia i seminaria.
Kalendaria. Odbywa się również tam wystawa fotografii mody i przegląd filmów inspirowanych. Czym? Modą oczywiście. Trzeba przyznać, że przez te 5 dni na metrze kwadratowym jest tam najwięcej projektantów, jakich w Polsce można spotkać. Czy między nimi jest nutka rywalizacji? Ja myślę, że to jest taka bardzo zdrowa rywalizacja. Ja osobiście bardzo lubię ten nastrój, taki twórczy nastrój, który jest na Fashion Week i za to też łódzki Fashion Week bardzo lubię. Krótko mówiąc, chyba tylko tutaj mam okazję pokazać się w gronie innych projektantów, czyli jakby też pokazać się w kontekście, prawda, szerszym, modowym. I jest to bardzo inspirujące, daje bardzo fajną energię. Ja zresztą trzymam kciuki za wszystkich młodych projektantów, którzy też startują, którzy zadebiutowali w tym roku na Fashion Week. I cudownie, że mogą tutaj zaistnieć. Podczas tych 5 dni można zobaczyć wiele, ale i tak najlepszy jest pokaz finałowy, który w tym roku należał do Natalii Jaroszewskiej. Natalia to ulubiona projektantka gwiazd. Jej kreacje są zwiewne i kobiece. Szkoda tylko, że tyle kosztują. Ta kolekcja, szkice do tej kolekcji powstały już dawno temu, ale nie miałam do niej odpowiednich surowców, dzianin. Udało mi się je sprowadzić teraz. Były to te dzianiny takie o strukturze drewna, jakby kory drewnianej, takie bardzo organiczne, miękkie. No i dzięki temu ta kolekcja mogła powstać, ale tempo było straszne. A jak się bawiły gwiazdy i gwiazdeczki zaraz po pokazie? Zostańcie z nami. Za moment najgorętsza impreza Fashion Weeku, czyli Kamak Party. Paparazzi. Paparazzi. Jeżeli ktoś jest obecny na Fashion Weeku w Łodzi, to musi być również obecny na imprezie Kamaga. Słuchaj, no jest to najlepsza impreza na Fashion Weeku, czyli Kamak Party, Kamak After Party. To już jest tradycja na naszym rodzimym polskim Fashion Weeku w Łodzi, że my Kamak organizujemy tutaj bardzo grube imprezy. W styczniu 2009 roku wyszedł pierwszy numer magazynu Kamak. W listopadzie 2012 Kamak ma już na Facebooku największą w Polsce ilość fanów pośród wszystkich magazynów drukowanych w Polsce. Na czym polega jego fenomen? Tego nikt nie wie, a przynajmniej zdradzać nie chce, ale jedno jest pewne. Na ich imprezach warto bywać. Nieskromnie mówiąc, jesteśmy ponoć jedynym magazynem, jedynym brandem, jedynym medium, które jest w stanie tyle ludzi zatrzymać na Fashion Weeku w niedzielę wieczorem, że po prostu niektórzy olewają pracę, olewają szkołę, olewają obowiązki, olewają żony, olewają mężów, tudzież psy i koty, no i są z nami do rana, czyli do poniedziałku, zawalają noc, bo ponoć warto. Pracuję w konkurencyjnych magazynach, ale no niestety muszę przyznać, może ze smutkiem, że imprezy Kamaga są najlepsze. Bardzo sympatycznie, super ludzie, super w ogóle, super. Jest super, za 3 godziny muszę jechać do Krakowa, ale jest naprawdę super, rewelacja. Powiedzmy to jeszcze raz, gdyby ktoś nie zauważył. Jest super. Najfajniejsze jest to, że jak już ktoś tutaj jedzie, to jedzie w celu zobaczenia Fashion Weeku, zobaczenia nowych kolekcji, poznania ludzi, wiesz, siedzenia w tym całym super klimacie, który tu jest, a nie przychodzi na jakąś tam kolejną imprezę z rzędu w Warszawie. Czyli w Warszawie mielibyśmy zlot celebrytek, gwiazd serialowych, a tu mamy fanów mody z całego świata. Czy oby na pewno? Jakoś tak bardzo, bardzo modą się nie interesuję, natomiast lubię czytać, czy przeglądać w zasadzie czasami takie pisma jak ID, czasami różne blogi. Lubię taką modę, wiesz co, na luzie, bezpretensjonalną i taką, która jest odzwierciedleniem twojej duszy, taka, która po prostu do ciebie pasuje. Proste? Proste. No to my teraz prosto z imprezy Kamaga ruszamy na szkołę bezpiecznej jazdy. Może w końcu się wyjaśni, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Paparazzi. Paparazzi. To jest bezpieczna jazda podobno, bo dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy na torze bezpiecznej jazdy. Tutaj w Warszawie gwiazdy uczą się, jak jeździć bezpiecznie. No a czy same jeżdżą bezpiecznie na co dzień? Zaraz się tego dowiemy. Kiedyś zdarzyło mi się, nie polecam, ale zdarzyło mi się niestety zaparkować na miejscu dla niepełnosprawnych, bo spieszyłam się na program na żywo.
Ale panowie ze Straży Miejskiej nie wykazali zrozumienia. Ciekawe dlaczego. Zastanówmy się chwilę. Jak trzeba rozmawiać z policją, żeby dostać pouczenie, a nie mandat najgorszy oczywiście, jaki może być, czyli 500 zł? Trzeba przede wszystkim od razu wyrazić skruchę, że od razu wiemy, dlaczego panowie mnie zatrzymali i to się więcej nie powtórzy. A jak policja cię zatrzymuje, to raczej dostajesz mandaty, czy raczej tylko pouczenia? Raczej dostaję, niestety. Bo ze mną to wiesz jak, boją się. No tak, no nigdy nie wiadomo, czy gdzieś dyktafonu nie masz ukrytego, a potem O to chodzi właśnie, także jak ktoś myśli, że nam coś uchodzi, wręcz odwrotnie. No to jesteś już spalona do końca życia. Słuchaj, nigdy nie wiadomo. Masz sobie jakiś fundusz mandatowy, co? Wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz, tak? Jedziesz, jest ładna pogoda, jest fajnie i nagle widzisz, że jedzie właśnie taka zawali droga. I co do niego mówisz? Nie mogę tego powiedzieć państwu, bo wszystkie te słowa trzeba by było i tak potem takim pipnięciem. Wolałabyś nie słyszeć. Naprawdę, jest tak źle, ale przeklinasz? No. Lecą tam ostre słowa? Lecą, których nie zaś mi się tutaj zacytować. Bo jestem tego trochę nerwusem, jak widzę takich, wiesz, ludzi, którzy celebrują tą szosę, zamiast po prostu jechać, wiesz, jak ludzie, a nie jak ostatnie... Sieroty. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Dokładnie, no to wtedy, a tym bardziej wiesz, czasami są sytuacje, że nie można wyprzedzić, bo na to nie pozwalają warunki, no to tam wiącha idzie. Jak pojechałam do Gruzji, od lat jeżdżę w Gruzji, no to teraz duży szacunek dla polskich dróg, mimo wszystko, dla polskich kierowców. I to była dla mnie największa, najlepsza szkoła jazda z Gruzinami, którzy w ogóle przede wszystkim jak widzą kobietę, to w ogóle śmiechy i uważają, że tutaj nic. Naprawdę? No, więc, skandal. Więc udało mi się tutaj parę rzeczy też zainicjować z nimi. Przekonać, że również kobieta może być odpowiedzialna na drodze i być bezpiecznym kierowcą. No właśnie, czy nadal pokutuje stereotyp, że kobieta to jest kierowcą, Bóg się pożal? Nie, już nie. Myślę, że troszeczkę to już się zmieniło, że mężczyźni mają duży respekt, duży szacunek do naszej jazdy. Oczywiście cały czas są żarciki, tak jak o blondynkach. Ale my same wiemy, o co tu chodzi, po prostu... Nie, no my zwykłe, po prostu jesteśmy lepsze, zazdrość, pewnie. Nie, tam nie wiem, lepsze. Ja tam nie chcę, tam, że jesteśmy lepsze. Po prostu jesteśmy inni, ale się uzupełniamy. No są momenty, w których na pewno bardzo pasujemy do siebie. Chciałem powiedzieć, że panowie z wąsami są, to jest inny gatunek kierowców, naprawdę. Ilekroć coś się dzieje na drodze, typu właśnie albo zawali droga, albo kierunkowskaz w prawo, a on skręca w lewo, to jest zawsze pan z wąsem. Do tego jeszcze jak ma kapelusz, to jest absolutna klasyka. Czyli jednak. Jest. A jak się w takim razie mają twoje wąsy i twoja broda do tego? Ja nie mam wąsów, ja jestem nieogolony po prostu. Ja mówię o takim klasycznym, wiesz, takim wąsie tutaj spadającym, wiesz, hodowanym. Żebyś kiedyś na przykład nie mijał pana Bronisława Komorowskiego, bo będzie ci wstyd. Paparazzi. Paparazzi. Odwieczne pytanie, na które cały czas nie znamy odpowiedzi. Kto jest lepszym kierowcą? Kobiety czy mężczyźni? Podczas ostatniego weekendu w Warszawie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Kuby Bielaka odbył się Abarth Driving Challenge z udziałem gwiazd. Można było się pościgać, można było nauczyć się bezpiecznie jeździć. Wystarczyło tylko słuchać instruktorów. A skoro byłam na miejscu, też postanowiłam się sprawdzić. Będziemy próbowali wykonać nawrot z użyciem hamulca ręcznego. Wiele osób popełnia ten błąd, że zaciąga hamulec ręczny jeszcze zanim zaczną skręcać. Uh-huh. Powinniśmy to zrobić odwrotnie. Najpierw skręcamy, a potem zaciągamy hamulec ręczny, inaczej samochód nie zacznie nam się obracać, tylko się będzie ślizgał na wprost. Druga sprawa. Potem na wyjściu z tego nawrotu musimy dodać gazu, natomiast no, to już kierowca musi wyczuć, kiedy dokładnie to zrobić. Uh-huh. Wiadomo, że trzeba zrobić to po tym, jak samochód już się odpowiednio nam obróci. No i ten gaz ma dwa zadania. No, chcemy przyspieszać po wyjściu z tego nawrotu, to jest oczywista sprawa. Natomiast on też jakby... Wyprowadza nas. Wyprowadza troszeczkę, natomiast to nie jest może dobre słowo. On powoduje, że ustaje obracanie się samochodu. Więc tutaj no, mamy prostą procedurkę do zrealizowania. Dojeżdżamy do tego nawrotu z odpowiednią prędkością. Jeśli dojedziemy za szybko, no to wyrzuci nam ten samochód za te słupki, wokół których chcemy się obrócić. No jak widzisz, mamy dość szerokie wejście, dobrze było je wykorzystać, więc starajmy się wejść dość szeroko, tak żeby objechać te słupki jak najłagodniejszym możliwym łukiem, który nam pozwoli pojechać po prostu szybciej. Nosi, która by nas obróciła wystarczająco dłużej. Troszkę... Tak. Ostatni raz jedziemy, moi drodzy. Okej, ostatni przejazd. Bo nie był to najlepszy. O, tak, były lepsze.
się czepiacie. Zabawa zabawą, ale nie zapominajmy, że podczas tego całego spotkania tak naprawdę chodziło o to, żeby nauczyć się bezpiecznej jazdy i wyłonić zwycięzcę, czyli tego najlepszego. Jakie to uczucie wygrać? No wyśmienite, no. Dawno nie wygrałem, także nie, no super, fajnie, fajna zabawa. Bardzo się cieszę, że też to jest szczytny cel i że mogliśmy się dobrze bawić i tym samym komuś pomóc. Także to bardzo fajnie, że mogliśmy tutaj być. No i mimo, że na najwyższym stopniu podium stanął Tomasz Barański, to pozostałe dwa miejsca zajęły kobiety. Drugie miejsce zdobyła Anna Wędzikowska, a trzecia Aleksandra Kisio. W klasyfikacji ogólnej czas kobiet ze wszystkich konkurencji okazał się, uwaga, lepszy niż łączny czas mężczyzn. Stereotyp, że kobiety jeżdżą gorzej, jest krzywdzący, powiedział Agustin Egurola i dodał: dobry kierowca to ten, który nie ma wypadków. Powinniśmy się od pań uczyć spokoju i roztropności za kierownicą, a więc życzę wam, moi drodzy, bezpiecznej drogi. No rzeczywiście, też tak myślałem, wie pani, ale no cóż, dwóch naszych kolegów musiało pojechać do pracy i także tak się rozłożyły wyniki, ale dobrze, że podtrzymałem. No i jak wam się podobało? Mam nadzieję, że bardzo, bo ja osobiście jestem strasznie podekscytowana tym wszystkim, co się dzieje. No właśnie, co się dzieje, zobaczcie, na drodze. Dzisiaj gwiazdy miały okazję uczyć się różnych takich szaleństw. Wy, od razu zaznaczam, nie próbujcie tego sami w domu. Obiecujecie? Obiecujecie, no to się cieszę. Tym samym, moi drodzy, żegnam się z wami, zobaczymy się za tydzień, jak zwykle o tej samej porze. Buziaki. A, no i mam nadzieję, że wypoczęliście podczas majówki. Paparazzi.